Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejną lekcję z kursu Rachunek Różniczkowy, a tematem tej lekcji będzie obliczanie pochodnych iloczynu, funkcji. Zapraszam. Pochodna iloczynu dwóch funkcji. Myślę, że nie jest to dla Ciebie obcy wzór, dlatego że z tym wzorem mogłeś się już spotkać, ucząc się w szkole średniej, aczkolwiek na studiach ten wzór jest bardziej stosowany, częściej stosowany w trudniejszych typach funkcji. Ja zacznę od tego, że podam wzór, który będziemy ćwiczyć na tym naszym spotkaniu i ten wzór będzie dotyczył właśnie pochodnej iloczynu dwóch funkcji. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy dwie funkcje, jedna się nazywa f od x, druga g od x i ja mam policzyć pochodną takiego iloczynu tych funkcji. Oczywiście, jeżeli się nadarzy taka sytuacja, że będziesz dał radę sobie tę funkcję pomnożyć i później policzyć pochodną, super. Jest to też fajny sposób. Natomiast bardzo często, szczególnie właśnie na studiach, zdarzają się takie dwie funkcje, których fizycznie nie da się pomnożyć. No na przykład sinus x razy a do x, tak? No jak to pomnożymy? Nie da się. A jednak poproszą Cię o to, żebyś policzył pochodną. W związku z tym musisz zastosować ten wzór, który ja tutaj teraz napiszę. A więc ten wzór jest bardzo fajny, przyjemny i prosty. Czyli robimy tak. Liczymy pochodną pierwszej funkcji, czyli zapisujemy f' od x razy druga funkcja. I ta druga funkcja jest bez pochodnej. Teraz dodać będziemy mieć pochodną z tej drugiej funkcji, czyli g' od x razy po pierwszą, tą naszą, tą, co po tutaj lewej stronie występuje funkcję, czyli f od x. Popatrz, tak jest na przemian. Pochodna z f od x, czyli f' od x razy g od x, dodać. I teraz jest pochodna z g od x, czyli g' od x razy f od x. Bardzo łatwo ten wzór się nauczyć, bo tak, najpierw liczymy pochodną pierwszej funkcji, a drugą funkcję przepisujemy bez zmian. Dodać pochodną tej drugiej funkcji, ale za to pierwszą później przepisujemy w iloczynie bez zmian. Oczywiście te wzory, które były na poprzednim naszym spotkaniu, obowiązują. Czyli pamiętamy o wzorach tych takich podstawowych, które przydają się do właśnie tego naszego działu rachunku różniczkowego. Wzory właśnie na te podstawowe, pochodne tych funkcji naszych, takich bazowych funkcji. Natomiast na tym naszym spotkaniu dochodzi tylko i wyłącznie ten tutaj jeden wzór, który będziemy starali się stosować wraz z wzorami, które poznaliśmy już wcześniej. Mamy obliczyć pochodne następujących funkcji. Mamy funkcję numer 1, f od x to się równa. W pierwszym nawiasie mamy 7 pierwiastków z x, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z x i to pomnożone przez 5x minus pierwiastek z x, oczywiście przy założeniu, że x jest większe lub równe od 0. Żeby policzyć, uwaga, pochodną takiej funkcji, można to zrobić na dwa sposoby. Oczywiście ja polecam ten pierwszy sposób, ale o tym mówiłam na wcześniejszej lekcji. To znaczy, najpierw osobiście bym zaczęła to wszystko powymnażać, czyli każdy przez każdy, po czym następnie bym oczywiście doprowadziła do najprostszej postaci, ale ze względu na to, że na tej lekcji chcę Ci pokazać zastosowanie wzoru na pochodną iloczynu, to zrobimy to jako właśnie pochodna iloczynu. Tym wzorem policzymy pochodną, z tym, że to będzie moja funkcja f od x duże, żeby nie było kolizji oznaczeń, a to będzie moja funkcja g od x też duże i tu w domyśle mamy mnożenie, prawda? Czyli zastosujemy ten wzór na pochodną iloczynu i będziemy sobie już tutaj zapisywać f' od x to się równa. Czyli tak, najpierw będziemy liczyć tą pochodną, a później mnożyć przez tą funkcję, dodać. Później to będziemy przepisywać, a mnożyć przez pochodną tej funkcji. Zatem otwieramy nawias. Pochodna 7 pierwiastków z x. To będziemy mieć 7 u góry, natomiast pochodna z pierwiastka z x to jest 1 nad 2 pierwiastki z x. Czyli będziemy mieć 7 nad 2 pierwiastki z x. Dalej dodać. Tutaj oczywiście mamy pierwiastek trzeciego stopnia z x. Na to niby wzoru nie podawałam, ale w domyśle wiemy, że pierwiastek trzeciego stopnia z x to jest x do 1 trzeciej, czyli mogę zastosować ten standardowy, pierwszy podstawowy wzór. Będzie to 1 trzecia x do potęgi i tu będziemy od 1 trzeciej odejmować jedną całą, czyli będzie do potęgi minus 2 trzecie. To mnożymy przez naszą funkcję g od x. Tu
prostu bez zastanowienia, teraz dodać, teraz tą przepisuję bez zastanowienia funkcję f od x, natomiast będę to mnożyła przez pochodną funkcji g od x. Czyli pochodna z 5x to jest 5 minus pochodna z pierwiastka z x to jest 1 nad 2 pierwiastki z x. No i teraz, no tak nie mogę zostawić, muszę to powymnażać. No i muszę to zrobić oczywiście mnożąc każdy z każdym. Czyli tutaj zapiszemy f' od x, to się równa. I wymnażamy sobie, tu mamy mnożenie, prawda? No dużo szybciej byłoby od razu pomnożyć, wtedy nie byłoby tyle tych mnożeń. Ale chcę pokazać Tobie, że gdybyś ten przykład robił właśnie z tego poznanego na tej lekcji wzoru na pochodną wieloczynną, to też się da. Jest dłużej, ale też się da, prawda? Tylko w tym przykładzie mamy tą alternatywę, że możemy sobie wybrać, co nam pasuje. Dobra, jaki sposób? No to zaczynamy. To mnożymy z tym, czyli będziemy mieć 7 razy 5, czyli 35x będzie u góry, podzielone przez 2 pierwiastki z x. Dalej, wymnożymy sobie, może to też z tym sobie od razu pomnożymy, czyli będziemy mieć na minusie, tu pierwiastek z x i pierwiastek z x się tam skasuje, czyli będziemy mieć po prostu minus 7 drugich. Dalej, teraz wymnażamy to z tym, czyli będziemy mieć dodać 5 trzecich, bo liczby z liczbami, natomiast x do potęgi minus 2 trzecie pomnożone przez x do potęgi tak jakby 3 trzecie, bo do potęgi pierwszej, to zostanie nam x do potęgi 1 trzecia po prostu. No i ostatnie nam jeszcze zostało tutaj w tym komplecie to pomnożyć, czyli będziemy mieć minus 1 trzecia liczby z liczbami, natomiast tu mamy x do potęgi minus 2 trzecie, może to zapiszę, x do potęgi minus 2 trzecie pomnożone przez x do potęgi 1 druga. No musimy tak zapisać, wyjścia niestety nie mamy, czyli to się równa. Musimy wspólny mianownik zrobić, żeby móc wykładniki ze sobą dodać. Czyli tu będziemy mieć minus 4 szóste, bo do szóstki doprowadzamy, pomnożone przez x do potęgi 3 szóste. Czyli to się równa x do potęgi minus 1 szósta, jak wykładniki dodamy. Czyli tak też zapiszemy x do potęgi minus 1 szósta. Dalej, dodać. I teraz to samo robimy tutaj, czyli to wymnażamy z tym, czyli mamy 35 pierwiastków z x. Dalej, to wymnażamy z tym, czyli znowu nam się pierwiastki tutaj tak jakby skrócą, prawda? Czyli będziemy mieć minus 7 drugich. Dalej, teraz to wymnażamy z tym, czyli będzie plus 5 pierwiastków trzeciego stopnia z x i minus, no i teraz to wymnażamy. Ja to zapiszę jako pierwiastek trzeciego stopnia z x podzielone przez 2 pierwiastki z x. Oczywiście do końca nam się to nie podoba, no bo takiego czegoś nie możemy zostawić, ale to za chwileczkę. Czyli doprowadzamy, gdzie widzimy się da troszkę prościej. 35 drugich. No to zapiszemy sobie 35 drugich. I teraz x podzielone przez pierwiastek z x. No możemy to na boku sobie tutaj spróbować zrobić. Tu mamy x do pierwszej, a w mianowniku x do jednej drugiej. Czyli teraz jak jest dzielenie, wykładniki się odejmuje, czyli 1 minus 1 druga to jest 1 druga, czyli będzie x do potęgi po prostu 1 druga. No kto od razu to szybciej wie, no to wiadomo, że sobie zapisze. Dalej, minus mamy 7 drugich i mamy, ja to może od razu wezmę, tu jest minus 7 drugich i tu jest minus 7 drugich, czyli możemy sobie zapisać minus tak jakby 14 drugich, czyli po prostu minus 7. Dalej, to przepiszemy plus 5 trzecich x do 1 trzeciej, minus 1 trzecia x do minus 1 szóstej, dodać 35 pierwiastków z x, to na razie przepiszę, dodać 5 pierwiastków trzeciego stopnia z x i teraz odjąć, to na pewno będziemy mieć jedną drugą i znowu muszę wykonać takie działanie. Pierwiastek trzeciego stopnia z x mam podzielić przez pierwiastek z x, czyli x do jednej trzeciej podzielone przez x do jednej drugiej. Tutaj musimy mieć znowu wspólny mianownik, czyli będziemy mieć tutaj 2 szóste, x do 2 szóste podzielone przez x do 3 szóste. Czyli to się równa x do potęgi minus 1 szósta, prawda? Czyli zapiszemy x do potęgi minus 1 szósta. No jest to dla nas dosyć istotne, bo tutaj będziemy szukać takich wyrazów podobnych, żeby móc je dodać. No to teraz musimy pozamieniać z powrotem wszystko na... Musimy pozamieniać wszystko z powrotem na pierwiastki. Czyli tak,
35 drugich zostawię, x do 1 drugiej to pierwiastek z x, minus 7, dodać 5 trzecich, x do 1 trzeciej to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z x, dalej mamy minus 1 trzecia i teraz uwaga, tu będziemy mieć x do minus 1 szóstej, czyli ja zapiszę to jako, przedłużę tutaj kreskę ułamkową, mówiłam, jak jest potęga ujemna, to w mianowniku piszemy, pierwiastek szóstego stopnia z x, dalej mamy dodać, tu będziemy mieć 35 pierwiastków z x, ale ja to będę chciała dodać, więc od razu zarobię wspólny mianownik, czyli napiszemy sobie 70 drugich pierwiastka z x, żeby to później dodać. Dalej, dodać, tu mam pierwiastek trzeciego stopnia z x, tutaj też mam, tylko tu mam ułamek, no to zrobię z tego 15 trzecich pierwiastka trzeciego stopnia z x, żeby to ładnie z tym dodać. No i teraz mamy minus 1 nad 2 pierwiastki szóstego stopnia z x, podobnie jak tutaj to było, prawda? Podobnie jak było to tutaj. No i podkreślimy wyrazy podobne. To oczywiście jest podobne do tego. Dalej, tu mamy pierwiastki trzeciego stopnia z x, pierwiastki trzeciego stopnia z x. I tutaj mamy dalej 1 nad 3 pierwiastki szóstego stopnia z x na minusie, no i tu mamy też na minusie 1 nad 2 pierwiastki szóstego stopnia z x, więc to też są do siebie wyrazy podobne, które możemy dodać. Czyli ja jeszcze tutaj może zmieszczę 35 drugich i mamy 70 drugich, czyli będziemy mieć 105 drugich pierwiastka z x. Dalej, tu mamy 5 trzecich pierwiastka trzeciego stopnia z x, plus 15 trzecich, czyli napiszemy plus 20 trzecich pierwiastka trzeciego stopnia z x. Dalej mamy luźne minus 7, to pod spodem już zapiszę. Minus 7, tutaj tak oddzielę, żeby nam się to nie pomieszało. Minus 7 i ostatnie tutaj musimy mieć wspólny mianownik. Czyli w zasadzie ja tu rozszerzam razy 2, wtedy mam szóstkę, a tu rozszerzam razy 3, no to wtedy też tutaj będę miała w mianowniku szóstkę. Czyli będę miała po prostu minus 5 nad 6 pierwiastków szóstego stopnia z x. Po sprowadzeniu tych tutaj, co zamaluję w kółeczko do wspólnego mianownika, a wspólnym mianownikiem będzie 6 pierwiastków szóstego stopnia z x, prawda? Czyli to rozszerzam razy 2, a ten ułamek rozszerzam sobie razy 3 i mam też taki wynik. I to już jest wynik ostateczny tej naszej pochodnej. Wybraliśmy sposób trudniejszy, bo długi, ale chciałam pokazać, że no, licząc pochodną iloczynu ze wzoru właśnie, który wprowadziłam, to nie zawsze się opłaca, aczkolwiek mogą tego od Ciebie wymagać na studiach, żebyś właśnie tak policzył pochodną iloczynu w tym przykładzie. Funkcja numer 2. Funkcja dana w postaci iloczynu takich dwóch funkcji. Sinus x plus 2 cosinus x w jednym nawiasie, a w drugim nawiasie jest 5x do trzeciej minus 2x. No tutaj niestety nie mamy wyjścia. W tym wypadku musimy zastosować wzór na pochodną iloczynu. Dlaczego? Dlatego, że tak czy siak nie jesteśmy w stanie fizycznie pomnożyć sinusa z 5x do trzeciej. I tak byśmy otrzymali 5x do trzeciej sinus x. Czyli byłby to iloczyn dwóch funkcji różnych, bo jedna to jest trygonometryczna, a druga to jest funkcja wielomianowa. I tego się pomnożyć dalej fizycznie nie da, dlatego i tak czy siak, choćbyś nawet zaczął to wymnażać, to i tak będziesz musiał zastosować w tym wypadku wzór na pochodną iloczynu. Dlatego ten wzór jest bardzo ważny i nie da się go ominąć. Czasem można by było go ominąć, ale naprawdę bardzo rzadko. Jeżeli tutaj właśnie nauczyciel będzie chciał, żebyś wykorzystał ten wzór, to tak skonstruuję przykład, żeby ten wzór dało się wykorzystać. Dlatego też stosujemy. Po pierwsze, tą funkcję nazwijmy sobie f od x duże, natomiast ta funkcja to będzie g od x duże. No i stosujemy sobie od razu wzór, tutaj żadnych założeń nie mamy, żadnego problemu nie mamy. Czyli zgodnie ze wzorem liczymy najpierw pochodną tego pierwszego członu, czyli oczywiście w nawiasie. Pochodna sinusa, pamiętamy to cosinus x. Teraz pochodna z cosinusa to jest minus sinus x, ale że jest dwójka, to będą minus 2 sinusy z x. Pomnożone przez dokładnie to 5x do trzeciej minus 2x. Teraz dodać
pierwszą funkcję przepisuję bez zmiany, czyli sinus x plus 2 cosinus x razy, natomiast w tym drugim nawiasie będę liczyła pochodną, ale pochodną już standardowo funkcji wielomianowej. Czyli trójka idzie tutaj sobie do przodu i będę miała 5 razy 3, czyli 15x do potęgi, tutaj 3 minus 1, czyli do potęgi drugiej, minus. No i 2 będzie samo, bo pochodna z x to jest 1, czyli mamy minus 2. No i można tak zostawić, oczywiście, no ale dobrze by było znowu, żeby tych nawiasów takich niepotrzebnych nie było. Czyli teraz już sobie powymnażamy każdy z każdym, ale już mamy policzoną pochodną, tylko teraz ją tylko delikatnie, ładniej zapiszę. Czyli będziemy wymnażać to z tym. Czyli będzie 5x do trzeciej cosinus x. Taka jest zasada, żeby na początku był wielomian, a później funkcja trygonometryczna. Dalej, to z tym pomnożymy, czyli będziemy mieć minus 2x cosinus x. Teraz będziemy mnożyć to z tym, czyli minus 10x do trzeciej sinus x. I jeszcze to z tym, czyli będzie plus 4x sinus x. Dalej, teraz będziemy tak samo tutaj robić, czyli to będziemy mnożyć z tym, a później to z tym, czyli będziemy mieć plus 15x kwadrat sinus x, dalej będzie minus 2 sinus x, teraz będziemy mnożyć to z tym, czyli plus 15x kwadrat cosinus x, ale tu mamy jeszcze razy 2, to napiszę razy 2, i jeszcze minus będziemy mieć 2 razy 2 od razu pomnożymy, czyli 4 kosinusy x. No i teraz pasowałoby zastanowić się, czy są tu jakieś wyrazy podobne. Otóż, żeby wyrazy były podobne, to nie tylko potęgi się muszą zgadzać, jeszcze muszą się zgadzać funkcje trygonometryczne. No więc tak, tu mamy kosinusa z x do trzeciej, tu mamy kosinusa z x do drugiej, tu mamy samego kosinusa, a tu mamy z kosinusa z x. Dlatego za bardzo wyrazów podobnych nie ma. Ale co możemy zrobić? Możemy się pokusić o to, żeby na przykład kosinus x wyłączyć przed nawias i zobaczyć teraz, co mamy. 5x do trzeciej, czyli to już mamy załatwione. Dalej może z kosinusem mamy tutaj 15x kwadrat, ale mamy razy 2, czyli plus 30x kwadrat, to jest przy kosinusie. Dalej przy kosinusie mamy tutaj jeszcze minus 2x i jeszcze na końcu mamy minus 4. To jest tylko tyle, że ładniej zapisane, ale równie dobrze ten wynik jest linijkę wcześniej. Teraz dodać sinus x i tak samo będziemy tutaj robić. Czyli przy sinusie mamy minus 10x do trzeciej. Dalej przy sinusie mamy jeszcze plus 15x kwadrat. Dalej przy sinusie mamy plus 4x. I dalej przy sinusie mamy minus 2. No i tyle. Jeżeli chodzi o policzenie pochodnej, no to właśnie policzyliśmy i doprowadziliśmy do takiej postaci, która osobiście mi bardziej pasuje, żeby był kosinus osobno i koło tego pomnożony przez odpowiedni nawias, sinus osobno i pomnożony przez odpowiedni nawias. Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów z tego tematu właśnie obliczania pochodnych iloczynów funkcji, to zapraszam Cię na mój kurs z rachunku różniczkowego. Wtedy będziesz miał jeszcze więcej przykładów. Zapraszam gorąco.